Tak, teraz już po oglądnięciu tego kawałka, tych dwóch kawałków, na pomoście, to właśnie na tym pomoście byłem 3 lata temu, widzicie, jest taki bardzo ładny, nawet pogoda mniej więcej była podobna. Obejrzeliście efekt lornetkowy, jak najbardziej. I co tutaj chcę powiedzieć? No i trzeba tak, oprócz tego, co tutaj powiem, co pokażę na grafikach, to jest tutaj taka jedna myśl, tutaj się mi też nasunęła. Generalnie ja na przykład nie mam zamiaru, raczej nigdy się nie ping-pongowałem z demonistami. Mnie namawiono kilkakrotnie, robili to demoniści, akurat od heliocentryzmu. Oni mnie namawiali na takie jakieś dyskusje live. Jakieś live, to cały czas słyszałem, żeby oni tu mi tu tego. I mówię, weź tu, podyskutuj, dawali mi linka, weź tam dyskutuj. I będziesz miał z głowy płaskoziemców i heliocentryków, żeby tego. Wiecie dlaczego? Wiecie jaka jest zasada? Największa zemsta dla tych wszystkich helio i płaskoziemców, to ona polega na tym, to jest jakby dla nich bitch, to jest ignorancja. Po prostu nie reagujesz na ich kłamstwa. Ja kiedyś nawet jednej osobie też, która mi coś takiego podobnego proponowała, albo nawet mówiła, że ja nie jestem tutaj, nie nadaję się do dyskusji z osobami o innych poglądach. Słuchajcie, to był komentarz. To jest bardzo prosta sprawa w tym momencie. Jeżeli ja miałbym się zajmować kłamstwami tego świata, płaskoziemskimi, heliocentrycznymi i tak dalej, to ja bym nigdy nie pokazał, jak wygląda niebocentryzm. Po prostu prosta sprawa. Tego trudno się po prostu zajmować. Zwróćcie uwagę, że na mnie pluto przez 2,5 roku. A wiecie dlaczego? Po to, żebym ja się zatrzymał w niebocentryzmie. Żebym dalej nie robił filmów. Gdyby nie akcja Łowców Dusz, to te filmy dalej bym robił. Dalej bym robił techniczne filmy i jeździł po demonistach od helio i płasko. Dalej bym to robił po prostu. Ale zatrzymali mnie. I później już przeszłem jakby, stwierdziłem, że powiedzmy, no jakby, jak już nie było sensu wtedy, to teraz to już i tak było tam, powiedzmy, po tym okresie szpitala, że to nie ma w ogóle większego sensu, nie? Natomiast sens jest, przynajmniej dla niektórych, którzy przeszli już przez ścianę kłamstw płaskoziemców, heliocentryków, przez tak zwaną pozorną logikę i takie różne tam pierdoły, które tam serwują na necie. Po prostu wielu z was przeszło, bo przez takie sito musieliście przejść. Przejść sito. Bo oni za co robili, powiedzmy, płaskoziemcy i heliocentrycy, ci powiedzmy, co oni tam walczyli z tym niebocentryzmem przez 2,5 roku. Oni zastawiali sito. Oni liczyli na to, że będziecie na tyle durnie, że nie pułapicie się w ich kłamstwach i manipulacjach. Ale wiecie, co jest generalna zasada? Demonistom się nie odpuszcza. A myślicie, że ja odpuściłem? To, że ja zamknąłem jakby kanał w listopadzie, to była tylko zasługa Łowców Dusz. Gdyby to nie było, to by się tutaj dopiero była dyskusja. To by się gotowało na necie. Dzisiaj się już nie gotuje, ponieważ część z Państwa, znaczy większa część powiedzmy, albo wszyscy, sobie wszystko posprawdzali. Kto chciał wierzyć w pozorną logikę, czy chciał zostać w tym, co został wychowany, to sobie został. Nikt nikomu nie przeszkadza. Nikt nikomu przeszkadza, ale o co chodzi? To jest też taka myśl, która się nasunęła. Znaczy, ja to chciałem już dawno powiedzieć, tylko jakoś nie było okazji, akurat teraz jest okazja. No to właśnie to chcę powiedzieć. Co robią na przykład, jaki jest cel generalny heliocentryzmu, czyli tego Układu Słonecznego, NASA i tak dalej, takie różne tam rzeczy. Generalnie jest cel ukryć pałac Boga. Ja już to kiedyś, jak diabeł tam w takim filmie, jak diabeł chciał ukryć niebocentryzm, jak diabeł ukrył niebocentryzm. To jest właśnie, czy chodzi o ukrycie pałacu Boga i jego samego. U płaskoziemców, no co jest, jakaś kopuła. No, zrobili tak zwaną, no teraz modyfikację. Żyjemy pod kopułą, ale na płaskiej powierzchni.
O, coś takiego. Bo to wszystko u płaskoziemców też zmienia się, tak samo jak się zmieniają mapy XIX-wieczne. Czyli ten azymutalny odzwierciedlenie, kartograficzne odzwierciedlenie azymutalne. Tak dokładnie się to nazywa. To właśnie oni to teraz sobie modyfikują i tak dalej. Bo słuchajcie, no bo tak jak wam mówiłem, heliocentryce to są pingpongowani przez płaskoziemców. I na odwrót, heliocentrycy punktują płaskoziemców. A nad tym wszystkim zawsze będzie królować prawda niebocentryzmu. Ona nie musi porwać tłumy. Wiecie dlaczego? Z prostej przyczyny. Hybryda nigdy nie pozna prawdy. Wiecie dlaczego? Bo w środku ma demona. I tak postępuje, jak demon poda decyzję. No, to wszyscy mówią, że to jego zdanie, że tam to jego zdanie z moim zdaniem. Wiecie co, jak ja to słyszę, to gdybym miał gnata, to on by się przeładował. To tyle. Ale to nie koniec. No dobra, oglądaliście piękne miejsce? Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, to się dopiero zaczyna. Znaczy, może nie tak. W kwestii niebocentryzmu, w kwestii tych technicznych, jest bardzo dużo do powiedzenia. Ponieważ no, to zostało jakby przerwane. To nie zostało, powiedzmy, do końca dopracowane. Dzisiaj się tak jedni i drudzy pingpongują. Na przykład heliocentrycy mają problemy, bo płaskoziemcy efekt lornetkowy niebocentryzmu szarżują tym, przekonują, tak, rzeczywiście jest i tak dalej. Już widzieliście na poprzednim tutaj kawałku, tym filmie, na takim tutaj, tym klipie, efekt lornetkowy, który nagrałem właśnie wtedy z tego pomostu. Oni to tego, no heliocentrycy nie mogą tego wyjaśnić, nie? No bo to muszą jakoś wyjaśnić, przynajmniej trzeba zrobić pozór wyjaśnienia. Internetowi kanciarze to poszli prostą sprawą. Nie ma efektu lornetkowego i poszli w drogę manipulacji moimi filmami. Natomiast teraz heliocentrycy, oni już nie atakują płaskoziemców za efekt lornetkowy, że go nie ma, bo oni to pokazują, że to jest. Czyli jeden drugiemu wsadza kulkę w łeb. No i wózek się toczy internetowy. Walka o dusze, o poglądy. Ale to nie jest praktycznie walka. Prawdę podejmuje tylko człowiek. To jest takie jest zdanie. Tak uważam. I to na podstawie 5 lat pingpongówki z jednymi i drugimi. O, w ten sposób. Człowiek on na zasadzie jak strzał z bata. On rozumie, zaczyna, docieka i tak dalej. Bo może być owszem zmotany na przykład tam jakimiś religijnymi sprawami, powiedzmy jakimiś wychowawczymi, innymi. Może być zmotany i część tego niebocentryzmu łyknie, powiedzmy, zrozumie to, ale jeszcze jest powiedzmy w takich innych sprawach. Zmotany powiedzmy Biblią chociażby. No i tam po prostu ma tam swoje, ale po prostu generalnie człowiek rozumie, ponieważ ten niebocentryzm on ma w sercu. Bo my jesteśmy niczym innym jak chodzącym, nasza aura energetyczna to jest nic innego jak chodzący pałac najwyższego, tylko w mikroskali. Mikroskala. Ten gigant to my widzimy przy określonych warunkach pogodowych i też ten film Państwu tutaj, wszystko co się da to zalinkuje. No i dobra. Teraz starczy już tego powiedzmy praktycznej wartości. Poznajecie Boga w ten sposób. Poznajcie Boga. O, to jest tak. Bo jego pałac ukryty, on jest w tej chwili wyłączony. Już, jak już wiecie, wszyscy wiecie, tam to są, no, widzowie są, powiedzmy, ogromna rzesza, która się tam powiększa ciągle. Ale to jest właśnie zasługa prawdy. To nie jest zasługa moja, że ja to coś powiedziałem. Nie, nie. Mi nawet nie musicie wierzyć. Wy musicie sami to wszystko sprawdzić, przemyśleć. To jest najważniejsze. Nie dlatego, że jakiś demon z pomocą jakiejś hybrydy tam porobił różne filmy albo po prostu coś napisał w internecie. O, w ten sposób. No dobra. Starczy dobrego. Teraz przechodzimy do grafik. Tutaj mamy ten pomost sprzed 3 lat firmy. Wiecie, filmy. Co ja wam jeszcze tutaj chcę powiedzieć. Ja nawet do dzisiaj to się zastanawiam, dlaczego powiedzmy wtedy nie puszczałem tych filmów.
Ale widocznie tak miało być. Nie puściłem, dlatego teraz w ogóle nie ma, jak to się mówi, świni się, nieważne kiedy złapie, ale ślinę trzeba złapać. Ona musi być złapana. Ona nie może sobie biegać luzem, nie? No to dobra, jedziemy teraz z argumentacją. Demonizm tam się nie odpuszcza, no i tutaj zrobimy coś takiego. Teraz tak, widzicie, to jest z poziomu plaży. Tak samo w tym Trzęsaczu. Co tu w poprzednim filmie, ja wam państwu to zalinkuję, ten film, tam była oczywiście wielka dyskusja, tam się powiedzmy czochrali. Helio, płasko, wszyscy się czochrali. No dobra, ale wiecie o co? Jedni tam coś nie wiedzą, tam no wierzyli, nie wierzyli, ale ja chcę coś do państwa pokazać. Tutaj otworzę to akurat, to jest fragment tego filmu, kamera przed przybliżeniem wypoziomowana, z poziomu plaży. Widzicie co? Ja go otwieram tutaj w pancie. Oj, proszę bardzo. I tu jest coś takiego. Ja tu państwu chcę pokazać. O, widzicie? Tutaj niektórzy tam pisali, że ten środek obrazu jest powyżej horyzontu. Akurat nic z tych rzeczy. Jeżeli w pancie my tutaj obrobimy to wszystko, ja to odpowiednio po prostu wyciąłem i zeskalowałem. Jak się otworzy to w pancie, tutaj zostaje taka biała kropka. Ona jest tutaj. O, w tym miejscu dokładnie. O czym to świadczy, że przed zoomowaniem linia środka obrazu no jest poniżej horyzontu, nie? No i nikt z tego nie wybrnął. Ani Helio, ani płasko. Ale słuchajcie, za to były jeszcze bardzo ciekawe komentarze, które były tylko pod innymi filmami. Powiedzieli, że ten, że to jest, trzeba to zrobić na płaskiej powierzchni. Tak, tak, to jakieś płasko. O, ten płaski tak zwany, no dobra, nie będzie płaski. Ten płaski właśnie, on powiedział, że to jest fala za wysoka. Nie, no poważnie, napisał. No, wiecie, ja tutaj się nie ping-ponguję z nimi w sesjanie, żeby tam powiedzmy, no że ten tak powiedział, powiedzmy, no i dobra, powiedział. Dla niego będzie fala, on mówi, że trzeba, musi być gładka powierzchnia, no bo to była fala za wysoka. Jak widzieliście to samo, prawie 22 metry nad poziomem wody, to co fala musiała być, wiecie co? 12 metrów? Słuchajcie, statki handlowe są obliczane na falę 15 metrów, słuchajcie. No ten pomost to by został w momencie, kiedy ja robiłem ten film, to by powiem zmieciony po prostu. Ale żeby przeszło 22 metry, to musiała być tak zwana oceaniczna fala śmierci. Ona ma 30 parę metrów. Ale słuchajcie, widzicie jak to jest w internecie, jakie brednie się pisze? Najmniejszy problem. No nie widział, jak coś zrobić, to trzeba akurat coś, jakieś brednie napisać, to co? I to jest właśnie internet. Jak sobie z tym nie poradzą, no to popychają brednie, nie? Tak samo tutaj. I teraz dochodzimy do jednego zdjęcia. I to jest cała historia bardzo, bardzo ciekawa. Ona się ciągnęła od października 2013 roku. Wszystko za sprawą jednego zdjęcia. Ale w końcu minęło 5 lat i świnia musi być złapana i zabita. No ale teraz idziemy do następnego zdjęcia. Zaraz zobaczymy tutaj. Tak, my tutaj tego pańta już zlikwidujemy. Idziemy dalej. O, to jest to zdjęcie. To były początki niebocentryzmu. Ja to zrobiłem mniej więcej, to był maj 2013 roku, dlatego mówiłem od początku państwu, że ja robię taki powiedzmy nowoczesny internetowy, historię nowoczesnego takiego internetowego niebocentryzmu, nie? Co się tu działo i tak dalej. No i tu się zaczął cyrk. No tak, nagle wypoziomowana kamera widzi wodę. I tu było szaleństwo nie zna granic. Na dwóch forach się wszyscy zrzucali, po prostu skakali jak ryby na patelni. Ale to było przepiękne. Bo tu widzi wodę. No i oczywiście, jeżeli ci sami oglądają teraz ten film, obejrzą sobie to wszystko, to co ja tutaj za chwilę powiem i pokażę, no to po prostu, bo oni sobie w tym momencie, poczekaj, jeszcze, tak się posłyszę. Chodzi o to zdjęcie. Pół metra nad wodą, wypoziomowana kamera, przed przybliżeniem, proszę bardzo. No dobra, w porządku. No ale ja robiłem dalej filmy. No tutaj tym zdjęciem trochę klina dostali, akurat ci od Helio. No to klina dostali, nie wiedzieli jak sobie poradzić z tym niebocentryzmem, przynajmniej jakieś złapać na czymś tu powiedzmy, ach, no musi być. To była rewelacja, 2013 rok.
ucieszyli się na forum, chyba się to forum nazywało Dobra Nowina, tam sobie, znaczy oni trzymają się, ucieszyli. Jeszcze nie. To jest akurat film o geodezji, gdzie tutaj też jest niwelator. Jest niwelator, proszę zwrócić uwagę. Poziomuje się to, i on jest utrzymany na poziomie tej deski, która była prawie tam, powiedzmy, prawie 5 km. I tu mamy tą samą sytuację, co z kamerą przed przybliżeniem, nie? Mamy to samo, że jest poniżej horyzontu, tak? Łódź jest poniżej horyzontu, a horyzont jest powyżej łodzi, na przykład tu. Ale to jest ta deska. No i tutaj, i ponieważ ja zadawałem w tym filmie, odsłuchajcie sobie to bardzo dokładnie, zadałem pytanie, jakby wyglądało na zewnątrz Ziemi, gdyby coś takiego, coś powstało na zewnątrz Ziemi, jakby ten niwelator patrzył na zewnątrz Ziemi, nie? Czy on by taki był, powiedzmy, nie? Ale pamiętajmy, że co było na pierwszym planie. Niwelator ma taką cechę. Bardzo, znaczy ci, którzy mają niwelator, będą wiedzieć, o czym mówię. To jest bardzo mały obszar ostrości. Mały obszar ostrości. Dlatego, jak nastawili ostrość na belkę, to horyzont był w tle i dlatego im skoczył do góry. To jest po prostu zasada, to jest mechanizm niebocentryzmu. To są tak zwane takie drobne detale, szczegóły, no, które wypływają w trakcie po prostu. Oni akurat robili tą belkę, gdzie udowodnili po prostu niebocentryzm, że żyjemy w kuli, nie? A nie na kuli, czy tam na płaskiej ziemi i tak dalej. Nie? No i teraz tutaj, i teraz tak, no, ponieważ ja zrobiłem film, proszę bardzo, tutaj demoniści od Helio walnęli sobie w żyłę i wypili kompot, a inni będą mnie poprawiać, że kompot to się wydaje właśnie w żyłę. Słuchajcie, no tak jest, słuchaj, no. No dobrze, ale no to walnęli sobie w żyłę kompotem, słuchaj. No wreszcie udowodnili, no jest, no jak tutaj jest, o, żyjemy na zewnątrz ziemi, tu się bili po prostu. Bo to tak, ten akurat co to zrobił, to miał niwelator, no i zrobił, w porządku, ale co on zrobił? On zrobił to na ZOMie. On zrobił to na ZOMie. To jest na ZOMie. A gdzie jest przed zoomowaniem, nie? Tego już nie ma. Widzicie? To jest właśnie zasada wszystkich demonistów. Nieważne, co oni robią, tylko czego oni nie zrobią, nie? Tak samo jej nie powiedzą. I tutaj nie zrobił przed przybliżeniem. Z niwelatora zrobić przed przybliżeniem cokolwiek, to musisz mieć jakiś przedmiot, chociażby 5 metrów od niwelatora. Dopiero będziesz widział tło w krzyżu niwelacyjnym. Oczywiście każdy, kto jest geodetą, to wie, o czym mówię. Ale w ten sposób, takimi zdjęciami robiło się idiotów widzów. Mało tego, że tam media oficjalne tam powiedzmy kłamią i tak dalej, a co, demoniści się w internecie to dalej bawią w imprezę. Po prostu przedłużka telewizji. Zrobili takie sobie zdjęcie. Ja to zdjęcie i tak tłumaczyłem z innego punktu widzenia, w innym filmie, Skrzynka Iluzjonisty, ale to dzisiaj akurat sobie o tym przypomniałem z racji tych filmów, które robiłem na Pomoście. I to jest to. Czego tu brakuje? Proszę, niwelator wymknięty nad wodą, wody nie widzi. No, bo nie ma tutaj wody. No dobra, ale jakby było morze, nie? No to byłoby tak samo jak ta kamera. Szłoby w górę. Krzyż niwelacyjny. Gdybyśmy tak zrobili przed przybliżeniem, powiedzmy, z jakiejś, no chociażby łopatę można było wbić 2 metry, 3 metry, powiedzmy, 10 metrów od niwelatora, no to łopatę byłoby widzieć, krzyż niwelacyjny i wtedy byśmy widzieli horyzont i byśmy mieli obraz. Ale on tego nie zrobił. Pojechał na Zalew Zegrzyński, bo tam niedaleko mieszka i notabene, powiem, bo to jest cała historia, ja też tam miałem być, tylko coś mnie tknęło, żeby tam nie pojechać. A dlaczego? No bo oni to już kombinowali po prostu. Co bym tam stawiał się, jakby po prostu oni zrobili wcześniej zdjęcie, a my przyjechały i ich by nie było. Mogli taki przekręt zrobić, dlatego już nie chciałem się po prostu z nimi w to bawić. Zrobili to zdjęcie, tylko właśnie myśleli, że wszyscy to idioci. Oczywiście, no w ten sposób łapie się świnie, trzeba ją w końcu zabić. No to film, proszę bardzo, zdjęcie jest, czego brakuje przed przybliżeniem. Przed przebiegiem mieliście kamerę i środek obrazu poniżej horyzontu. Jakim cudem ten cała linia środka obrazu wywala poza horyzont, na przybliż na ZOMie? Dlaczego? No, tego do dzisiaj nikt nie powiedział z heliocentryków i z płaskoziemców tak samo, bo dla nich jest promień biegnie po prostej. Jak pytam się, jak biegnie po prostej,
Znaczy, jaki macie dowód na to, czy promień biegnie po prostej, no to oni, oni się ze mną kłócą, też zmieniają temat i tam dają takie pierdoły, tam zaczynają tam. No ale jeżeli to, ja tam rzadko wchodzę w jakiś temat z nimi, ponieważ nie wolno im przeszkadzać. Na zasadzie, kto ma kłamać, niech kłamie. Niech rzeka płynie własnym korytem. O, ten nie, nie wolno przeszkadzać. No, a więc po prostu, bo to nie ma sensu, bo to tylko ich denerwuje. Oni są po prostu bardzo zdenerwowani, jeśli płaskoziemcy. A do szału są doprowadzeni heliocentrycy. To ja wiem, że to po prostu są już emocjonalne sprawy. Słuchajcie, to nie ma tak, że ktoś 2,5 roku kogoś wyzywa w internecie tak sobie bez tego. Dzisiaj są na przykład takie prawa w internecie, że nie możesz nikogo tam, powiedzmy, imiennie wyzywać. Nawet są niektóre filmy, gdzie tam jeden na drugiego tam psy wiesza imiennie, bo ten tam i tak dalej, albo jakieś wyzwiska. Takie coś teraz jest niedopuszczalne, żeby imiennie gdzieś na kogoś tam, powiedzmy, o, podać nazwisko, tak jak w moim przypadku, i tam żygał, i żygał, i pluł, i żygał po prostu, wiesz, prawie co film, co drugi film i tak dalej. Takie rzeczy jeszcze dzisiaj nie wolno, dzisiaj są ostrożni wszyscy. No, a więc tutaj świnia została złapana. A może ją zabijemy? Nie. Nie, to jest to, to już chyba koniec. Tak, i to jest praktycznie to zdjęcie. Czego brakuje? Przed przybliżeniem. I czego brakuje? Morza. Aha, i jeszcze jeden ostatni element tego, tego opowiadania. Ostatni element polega na tym, że ten, który to robił zdjęcie, on mieszkał niedaleko w Polsce, mieszkał niedaleko z Zalewu Zagrzyńskiego, w Kampinosie miał willę. Ja z nim swojego czasu byłem na telefonie. On mieszka w Lille, we Francji, gdzie miał 80 km do morza. Ja mu mówiłem, weź tam zrób takie właśnie, jak wtedy zrobili tamtego, takie zdjęcie nad morzem, nie? To już nie chciał. A dlaczego? Zwróćmy uwagę. Co było najważniejsze? Ludzie nie wiedzą, tamci walnęli w żyle i wózek się kręci. O to chodzi. O to chodziło, żeby zatrzymać zainteresowanie niepocentryzm. Metody nie mają najmniejszego znaczenia. I praktycznie świnia została złapana i zabita po 3 latach. Ale tak się stało. To na tyle. Dziękuję i do następnego razu.